Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w V-Rising. Jak widzicie, troszkę się zmieniło względem poprzedniego odcinka, bo niestety nagrałem dla was jeden cały taki duży odcinek na godzinę, ale niestety się popsuł. Konkretnie popsuło się audio, popsuło się wideo, nie byłem w stanie go odzyskać w jakiś normalny sposób i tak, żeby dobrze wyglądało, więc niestety, ale no nie mogłem nic na to poradzić. Co się stało w poprzednim odcinku? Otóż, teraz bym się nie pomylił, tak już ogarnęliśmy. Zwalczyliśmy z Graysonem Zbrojmistrzem. Za pokonanie go otrzymałem przepis na... osełkę. Dodatkowo, jak widzicie, troszeczkę pozwiedzałem więcej mapki. Też za pokonanie tego zbiornictwa odblokowałem punkt w magii iluzji i wybrałem sobie upiorną włócznię, bo najbardziej mi się podobała, plus jest ogólnie też bardzo fajna. Tutaj to było, tutaj nic. Tutaj jakieś klejnoty były, co lepsze powsadzałem, i tak dalej. A tutaj... To jest w sumie ciekawego, ale zabiorę to ze sobą. I dobra, na start zajmiemy się tym cholernym szczurem, którego wreszcie mogę pokonać, tylko najpierw to odpalimy. A nie, dobra, okej, to może być, bo nie mam tyle kości, żeby to się striggerować jeszcze raz. Przywoju mi tego skurwybąka w takim razie. Zemsta nadciąga. Dobra, tutaj niech się robią te. O, mam większą esencję, spoko. Tylko czy stać mi na kolejną trumnę? Bo też właśnie, odblokowałem też opcję posiadania sług wreszcie. I mam już teraz tak. Deska, mieć potężniejsze. Okej, dobra. Postawimy sobie trzeciego. Sorry. O kurde, czekajcie trochę. Gra jest za głośna względem tego, co mam. Kurde, czujesz jak Kalista, kurde, z LoL'a, nie? Jak, kurde, odpalam te włócznie. Mam też wszystkie elementy wyposażenia na opcji bezlitosnej, co daje mi bardzo fajne możliwości do właśnie używania ogólnie tutaj wszystkiego. Ładnie. Pamiętaj, że ta włócznia przebija wszelakie cele, więc to jest też spoko. Ładnie. To jest fajnie rzucić taką grupkę i dobrze wycelować, bo wtedy właśnie możemy kilku takich cwaniaczków załatwić. Tylko dalej niestety celowanie na padzie to jest trochę problem. Oh, come on! Ej, no nie wierzę. Dobra, moment. Włócznie poproszę. Jedną i drugą. Okej. Okay. Tryb Panteona odpalony. Poszło, spoko. Skok. Cyk. Dobra. Okej, okay, zdążyłem odejść. Pięknie. Odskok, cyk, no i mamy go. Proszę. Jaka jest po prostu diametralna różnica, kiedy kurde walczymy z nim, mając odpowiednie wyposażenie. New knowledge acquired. Szczurów wypadło, kość. I tak, za pokonanie jego możemy zmienić się właśnie w szczura. Zobaczmy jego opis. Nibus, gnijący szczur. Rolnicy zaciekle walczą ze szkodnikami, ponieważ legenda głosi, że zaniedbanie jakiegoś miejsca może zwabić Niblesa. Nikt nie wie, jak dostaje się do środka, ale łatwo poznać, że tam był po smrodzie z gnilizny i znikających zapasach, w skutku jego niepohamowanego apetytu na mięso. Okej. Okay. No, teraz jeszcze właśnie zajmiemy się pozostałymi tutaj wszystkimi do tego rybaka, z nim włącznie, zajmiemy się wszystkimi tymi właśnie wrogami, chyba że on coś miał fajnego. Ta nie. Tutaj mogłem się zmienić w niedźwiedzia. Ten ozdoby i punkty w tą szkołę. O, nie, czekaj, tutaj coś jeszcze ma.
O tak, ma pracę do papieru, to tak. Tak. Z tymi wszystkimi do tego tieru, tego króla zostawimy sobie na kiedy indziej, ale do tego tieru zajmiemy się dzisiaj wszystkimi. Więc rozpocznijmy od Gorzwajna Niszczyciela. Szalony kultysta, zbyt nawiedzony, by ktoś mógł go jeszcze zrozumieć. Zła istota, której służy, popycha go do bezczeszczenia wszystkiego, nie bacząc na względy praktyczne. W charakterze ozdoby używa gnijącej świńskiej głowy. On daje mi ten cholerny pierścień grabarza, z którego mogę tworzyć kolejne pierścienie. Jakaś dekoracja jeszcze, grób... Grobowy pył też z niego wypadnie i... A, okej, okay, mogę to... i tutaj opcję przebywania na tym nagrobku kolejnych... Tych, ale to nieważne. Śledzimy krew i on jest gdzieś w tamtym kierunku. Dobrze. Okej. To jest najgorsze, bo on jest w pobliżu, ale nie wiem, gdzie jest dokładnie. Przez to ciężko jest mi się wstrzelić w jakieś dobre miejsce, ale... Kurde... Kto wie, może byłby na tym cmentarzu, bo to tak najbardziej pasuje, no ale... Jednak wydaje mi się, że lepiej tak nie lecieć na pałę. Tutaj mamy naszego pierwszego sługusa. Jest wyposażony prawie cały właśnie set Marudera, tak samo jak ja. Właśnie tutaj kości. Tutaj mamy za pokonanie, właśnie też kogoś tam zgarnąłem taką oto... Tam, nie wiem, czy za tego górnika też tego nie... tego zbiornistrza tego nie dostałem. Czyli właśnie taki po kolei takie schowki na wszelakie alchemiczne rzeczy. Tutaj to sobie zabiorę, bo to chcę zaraz wykorzystać. Krawiecki nie chce. Nie. Tutaj potrzebuję deski. Deski mam tutaj. Tylko te 12 sztuk bym chciał. Cyk, na równo. Uporządkuj. I co tam jeszcze potrzebuję? I 8 sztabek miedzi. Dobra, no to... A nie, czekaj, miedź też powinien tutaj mieć w metalurgicznej skrzynce. Dokładnie, mam 20 sztuk, więc... Cyk, 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 dziękować. No i postawimy sobie kolejną trumnę. Już mogę mieć 3 sługusów łącznie. Maksymalnie mogę mieć 5 z tego co wiem z serca. Też właśnie taką trumnę sobie odblokowałem dla siebie, taką kamienną, ale odblokowałem też opcję taką o, trunu zamkowego. Niestety, aby to zrobić, potrzebuję wzmocnionych desek. A niestety, dopóki nie zdobędę chociażby sztabek żelaza w formie całej, nie wspominając już w ogóle o możliwości przetapiania ich, no to nie ma sensu używanie tego. A, mam jeszcze te szczury, które powinienem właśnie zostawić tutaj. Ale dobra, mam... Wypadałoby jeszcze właśnie 2 takich sługusów, kurde, tutaj przyprowadzić, żeby mieć właśnie możliwość na... możliwość, żeby była opcja tworzenia po prostu... Jezu, trzeba się tutaj wysłowić. Wypadałoby jeszcze 2 ludzi tu przeprowadzić, żeby 2 sługusów w trakcie tego mojego latania tak o się tworzyło. Tylko, że najlepiej przeprowadzić kogoś o wysokim procencie. Jego wziąłem, bo miał najwyższy procent z całej grupki, ale miał chyba 5% zdaje się tylko. Jeśli chodzi o jego atrybuty. Muszę zobaczyć. Łowca z farbę, nieustępliwa siła, etc. Dobra, tutaj tego teraz nie pokażę. A tutaj, na jego trumnie? A na trumnie jest chyba to tak, to jest to samo. Ale on tam miał chyba 5% okrutnika, jeśli dobrze pamiętam. A jak widać, no nie jestem jakimś mega dobrym. Nie jest jakiś mega dobry. Ale jednocześnie nie jest też jakiś mega zły. Dobra. Daj, bo tym bym się chciał pożywić. Żeby mieć jakąś krew właśnie... No, niewątłą. Bo niestety miałem wysoki procent łotra, zdaje się 50, ale przypadkowo zeżarłem splamione serce, które mi się przypadkowo wpieprzyło na ten szybki wybór na dole, bo chciałem użyć tego. Chciałem użyć leczenia. 38, to jeszcze lepiej. Się nimi też zajmiemy. Dobra, jest ten 38, jest dalej. Był! Tego już go, kurde, zabiłem, bo oczywiście musiałem walnąć jeden cios za dużo. Dobra, nieważne. Wilk. Jazda. Gdzieś tą stronę mam iść. 5% niedźwiedź. Kurde, już mogłoby mi łapać ten jeden cios
prostu tylko w przeciwnika. 12% też lepiej. Ten ma 15, to jest najlepszy ze wszystkich tutaj zebranych. Dobra. Okej. Okay. Będziemy mieć chociaż troszeczkę większą. Krew. Czy tam większy procent po prostu krwi. Tylko właśnie szkoda, że dokładnie ten sam. Muszę zobaczyć w ogóle, jaki typ krwi jest najlepszy na sługusów, nie? No ej, no walnąłem w typa, kurde, poleciał gdzieś za mnie. Dobra, za chwilę też noc nastanie noc, więc... Będę się mógł lepiej bawić. O, papier mi wydropił akurat z niego, fajnie. Czy on będzie na tym cmentarzu, który już odwiedziłem, kurde, poza... Tak, on jest na tym cmentarzu. Ja cię sunę, nie wierzę. Odwiedziłem ten cmentarz chyba z dwa razy. Byłem tak blisko znalezienia, kurde, typa praktycznie na własną rękę i to totalnym przypadkiem. No nieźle. Koniec gdzieś tam dalej. Dobra, tego trzeba najpierw. Jak on zginie, to zginą też ci jego pomęgierzy. No właśnie, no i też szkielety. No, a kości tak z nich chyba dropią, więc... Nie ma co się martwić. Jedyny minus, kurde, to jest walki z tymi szkieletami jest taki, że oni niestety, ale nie mają w sobie krwi, no bo wiadomo, są to nieumarli. Więc jak mają mieć w sobie krew, prawda? Ale grobowy pył przynajmniej mi z nich leci, to jest akurat spoko rzecz. No bo niestety jeszcze nie mogę sobie grobowego pyłu brać z kości. Dobra, kurde, zaś mi się pomyliło, kurde, bo chciałem użyć... Chciałem jeszcze raz wykastować tego... Spela, kurde. Właśnie, to jest ta pocja, zawalczy z nimi, przecież nie będzie tak spełnił nieskończoność. To nie poszło. Okay, za późno to wykastowałem, niestety. Jeszcze mu zaliczyło ten strzał, niestety. Szkoda. Dobra, tego szkieleta akurat trzeba załatwić. Okej, okay, cwany. Cwanie. Widzę, że warto jeszcze sobie ustawić kamerę wy typa, zanim tego użyję. Kurde, czemu mi to celowanie na paczce tak nie idzie? Dobra, nie mogę mu nic zrobić, chyba że tym. Powiedział chyba, że tym, po czym net tym nie trafił. No. No i pięknie. Taste of knowledge. No i pięknie. I z niego co było? Tak, ten pierścień. Czy on tu jest do zebrania, czy... O, czyste serce, to mi się bardzo przyda. Te kości, tak dalej, jeszcze tutaj. Trochę drewna poszło i kamyka.
Okej, okay, no to mamy jednego. Krew, dobra, łuczniczka. Ona, o, ona jest bardzo blisko, no to nią się wypada zająć, bo ona daje mi naprawdę zajebistą rzecz, czyli to. A to jest właśnie coś, co pozwala mi niszczyć przedmioty i zgarniać, znaczy no niszczyć po prostu przedmioty i zgarniać z nich właśnie te części składowe, z których ja się je tworzy. No bynajmniej w jakimś tam stopniu mogę odzyskać jakieś te rzeczy. Dla mnie to jest naprawdę jest rzecz święta. Znaczy świetna! Ale święta poniekąd też. Ale chodzi mi, że świetna rzecz to. Siema! Okej, szybko poszło. Z namierzeniem jej. No, teraz trafiłem na szczęście. No, gdzie jesteś? Tu jesteś, widzę cię. Kurde, akurat chybiłem z tego. No, come on! Nie? Dobra, dobra, proszę mi tutaj, panowie, nie przeszkadzać. O, kolejne czyste serce, jak miło. Bezkosztowy czar mi, kurde, wpadł, tylko wolałbym na coś lepszego to mieć. Nie damy. Dobra, podleczyć bym się chciał. Dobra, mamy kulę zdrowia na szczęście. Dobra. Schować się. Maść. I krew. Tam ją widzę. Dobra, niestety widzę, to czarne to jest maksimum, co mogę odzyskać w walce. Szkoda. A gdzie jesteś? Siema. Dobra, ale mamy ją. Nie powiem, było troszkę niebezpiecznie przez chwilę. Ale udało się. Kolejne czyste serce. Tutaj więcej drewna. Dobra. I ona mi daje też... Mam lepszą torbę? Padła z niczy. Nie, to chyba schemat jest, kurde. No ale nawet schemat jest dobry. Nawet schemat jest okej. A, ten pierścień to jest też schemat! Na pierścień grabarza. Dobra, to teraz wypadałoby się cofnąć, kurde, do tej. Do bazy właśnie. Sobie tylko oznaczę. Lecimy w wilczura. No i let's go. A, jeszcze punkty czarów mamy do wydania. Momencik. Mamy po jeden w magię, mamy jeden w magię chaosu i jeden w nieczystą magię. Dobra, czy ja mam do czegoś tutaj klejnoty? Z tego co wiem, to chyba nie. Zobaczmy, wstrząsy wtórne, uderz w ziemię, wywołując falę uderzeniową, która wybucha, zadając obrażenia i wywołując podpalenie. A tutaj wzmocni siebie sojusznika, podając łonące czasu przyspieszenie. Dobra, wezmę to. Jest spoko. I nawet dla testu sobie to przypiszę, kurde, zamiast tego. Nie, wróć mi tutaj teraz. Co mamy tutaj? Do tego pamiętam, że mam klejnot. Do kości nie, do tarczy chyba też nie. Okej, okay, blokuje ataki wręcz i pociski przed tą przez 2 sekundy zaatakowanie. Ataku przywołuje szkielet. Każdy kolejny ma atak na 50% szans na przywołanie dodatkowego szkieletu, maksymalnie 5. Wrogowie walczący wręcz zostają odrzuceni do tyłu. Użyj ponownie podczas trwania, by wyzwolić falę energii, która zadaje obrażenia i wywołuje potępienie. Potępienie przeciwników zwiększa zadawane im obrażenia o 15% przez 5 sekund. Wzywa nieczystego wojownika, który stanie do walki twojego boku za każdym razem, gdy potępiony cel zginie. Ej, to fajna rzecz akurat. Dobra, wybuchające kości, wydobądź z podziemi 100 kości, które eksploduje w miejscu docelowym, zadając... Okej, to samo, co ten gości używał, a te czaszki... Spaczona czaszka. Wystrzel pocisk, który zadaje obrażenia, wyprzywołuje szkielet i wywołuje potępienie, ten tak zadaje 40% tylko obrażeń wrogom, więc poniżej 30% zdrowia. O, to na bossa nawet spoko. Proszę, będę mógł to zbuffować, jak wrócę sobie do bazy. Czy na do mojego zamczyska, powinienem bardziej powiedzieć.
bo mam tam zdaje się jakiś klejnot właśnie do tego spela. No a przynajmniej mam taką nadzieję. Zresztą, no, jak, nawet jak nie ma, to bym mógł sobie kurde coś stawić. No, come on, czemu 1%? Poważnie, czemu oni są tacy słabi? Ten nawet nie zauważyłem ile ma, no ale niestety. Duży minus jest taki, że ja nie mogę niestety brać zwierząt na sługusów. Mimo już czasem by się to przydało. Ale niestety, tutaj jest sługusi, to są tylko i wyłącznie ci. To są tylko i wyłącznie ludzie. Pięknie, mamy czystszą krew. O, tutaj mamy obóz. Trochę odbijam od tego, ale zobaczmy, czy jest ktoś fajny. 1 i 7, 6 i 2, a ten... O, to jest dobry gość, jego trzeba zabrać. Jego trzeba wziąć. Dobra, dobra, dawaj, dawaj. Musi zostać sam, żebym go przypadkiem nie zabił. Okej, przy okazji trochę monet zgarniemy też. Zobaczmy tutaj, co się kryje. Kolejno w tych skrzyniach. A nóż, coś fajnego. No, widzę, że niestety nie bardzo. Dobra, 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 nie tutaj. Tutaj, zdominuj. Muszę to sobie przygotować. Cyk. Bend to my will. Chodź ze mną, kolego, chodź ze mną. Dobra, czy mogę się zmienić w wilka? Nie mogę, szkoda. No dobra, na szczęście nie mam jakoś mega daleko. Niestety jest problem taki, że nie, właśnie muszę uważać, żeby nikt mnie nie zaatakował w trakcie przenoszenia go. Jak on zginie, to będę niepocieszony, bo to jest za dobry gość, żeby go stracić. Okej, okay, tutaj wilki są. Ale to jest też strzelec, znaczy będzie trzymał z daleka. Tutaj, 86 stężenie. Are you fucking serious? Nawet walić też zabiłem tego wilka, no kuźwa! Taki dobry typ! I musiał akurat w niego skoczyć! Masakra! To jest to, co mnie wkurwia, nie? O, krwawy księżyc widzę będzie. Podczas kolejnej nocy. I mogę mieć drugiego sługusa i też takiego zajebistego! Nie, po co? Zobaczmy, co mi, z czego robię pierścień? No oczywiście, że z grobowego pyłu. Mam chyba go troszkę. Mam tam tej lilii żałobnej, mam sporo. Dobra, weźmy sobie tą lilię. I w alchemii powinien być. Mam 5 sztuk tylko, plus moje 6 to było 11. Potrzebuję 12, żeby zrobić jeden. The fuck? Czemu to jest takie drogie? Znaczy, teraz, no bo wiadomo, jak będę mógł tworzyć potem tego w nie wiadomo jakich ilościach, no to wtedy już będzie nic dla mnie tak naprawdę. Dobra, zobaczmy. Trzaśnięcie, wybuchające kości, mamy do czaszki. A proszę, do tarczy też coś mam. Świetnie. Dobra, to zabieram też. Tutaj wywołuję, ładzam broń, arktyczną energię, tak zadaję wrażenie, wywołuje wychłodzenie. Zwiększę obrażenia od tego. Nie, dobra, to sobie wywalimy. Jak już będę używał tamtego spela, no to wolę ten klejnot, który mam drugi właśnie. To może zostać. To jest do wywalenia. To już mam. Tutaj czas odnowienia. Uuu, proszę. O 10% to jest jeszcze lepszy chyba niż ten, który mam aktualnie. Okej, okay, stanowisko badawcze. To już też mam. To mi niepotrzebne. To niech zostanie. To też zostaje. Dobra, tutaj tylko tego muszę zrzucić. Dobra, na start chcę
wytworzyć kolejno te rzeczy. Tutaj skóra i deska, stanowisko kaletnicze. A, to jest kolejna opcja krawiecka. Dobra, tutaj mamy w takim razie krawiecki stołek i jeszcze deseczki. Zakład krawiecki. Dobra, to na razie niech to będzie... Niech to stoi tutaj w tym miejscu, tak fajnie obok. Jakie to potrzebuje podłogi? Do zakładu krawieckiego, dobra. I tutaj potrzebuję skórzana torba za nici. Okej, okay, no nici też mam w dużych ilościach, więc weźmy. O, tutaj ze skóry od razu do garbarni mogę całe wrzucić, żeby się najlepsze skóry przy tego wywały. Tutaj tak, dobra, to weźmiemy w sześciutko, ale schowamy tutaj ten jeden bezlitosny miecz, bo to jest właśnie dla moich sługusów. Dalej. Ulepszanie. Tutaj co mi się odblokowało? A, to mi się odblokowało. Sztabka miedzi. No i tutaj mam jeszcze te grobę. To jest tego do dekoracji. Mnie interesuje to. Sztabka miedzi, no to miedź mam tutaj. Akurat idealnie połowa. Proszę bardzo. Ciekawe, ile będzie trwało pożeranie, kurde, tych rzeczy. Dobra, dajmy sobie go fajnie w tym miejscu. W ogóle wygląda jak Mimik, co nie? Trochę z Dark Soulsów. Zobaczmy. Okej, on nie ma widzę niczego specjalnego. Wystarczy, że jest po prostu w zamkniętej komnacie i... szybciej ogólnie się ogarnia. Dobra, no to wrzućmy to. Okej, trochę to trwa, ale... niedługo na szczęście. No. Niestety sporo mam właśnie tych broni, a bronie mają to do siebie, że długo się... Znaczy długo, że po prostu trochę schodzi, żeby je zrobić. Dobra, dorzucamy i to niech się pożera. Za chwilę tu wrócimy, dorzucimy resztę tych rzeczy. Na razie lećmy tutaj, żeby dorzucić te serca zgarnięte podczas wyprawy. Dobra, kości jak mi tam odwróciła. Na razie nie muszę mieć tego więcej. Tutaj jedno splamione. I trzy czyste. Okej, nie zrobi mi potężniejszej esencji krwi. Nie, zrobi, tak, zrobi, bo mam ten upgrade z odpowiednią podłogą, więc to jest spoko. Dobra, czy ja zgarnąłem jakieś kamyki albo coś? Mam kamyki, mam skórę, mam to, ale nie mam nic, co mogę dorzucić tam na górę, więc niech będzie. Za chwilę się rozpocznie, więc dobra, już oznaczę sobie kolejny cel. I następnym będzie Clive Podpalacz, gdzieś daleko na zachodzie. Niedościgniony geniusz w posługiwaniu się ogniem, ku rozpaczy Graysona, ten psychopata to niezastąpiony specjalista od materiałów wybuchowych. Nie zawaha się spalić swojego obozu, żeby tylko cię pokonać. I będzie przy tym śmiać. Dobra, śledzimy krew w takim razie. Zobaczmy jeszcze przy okazji opis tej Lidii. Zdolna, ale niepokorna łuczniczka. Wypuszcza strzały, ufając, że los poniesie je tam, gdzie trzeba. Lidia jest siłą chaosu, której nie da się okiełznać, więc król bandytów daje jej wolną rękę. Przynajmniej dopóki mu się to opłaca. Dobra. Teraz tutaj poproszę o jedną skórzaną torbę. Cyk. I tutaj u siebie to muszę... Nie z tym. Tutaj z tym to muszę zamienić. Świetnie. Dobra. I teraz tak. Tej słabszej torby nie potrzebuję, więc wrzucamy oczywiście tutaj. Tylko teraz tak, żebym się nie pomylił. Właśnie. Stop. Najpierw ulepszyć zaklęcia, żebym przypadkiem właśnie nie walnął do tych czegoś, czego bym nie chciał. Żeby zużyć. Mamy kolejny. Tutaj mam co teraz? Kurde, jakie to... A, dobra, zaraz będzie pokazane. Ja mam co? O 9%, o 7%, o 10%. Pięknie. To wrzucamy. I... Do czegoś jeszcze mam klejnot? Do niebieskiego, ale to mam ten słabszy, więc dobra, jedziemy po kolei. Rama obrazu, lawinowe... O serio, ramy nie możesz zeżreć? No come on! Myślałem, że będę się mógł tego pozbyć. Dobra, kamienne ciało. Tego też nie, a dobra, a no tak, bo to jest jako przedmiot składowy. To mogę za to wrzucić. To także i to. Sporo skóry.
Dobra, i poza tym wszystko ma co chciałem, więc wyciągamy, żeby było miejsce. Przy okazji stąd muszę zabrać też to i to niech się tam zżera. My tutaj dorzucimy do kruszarki kamyki i do tartaku drewno. Całe jakie zebrałem. Tutaj dodatkowo jeszcze szybko do drewna dorzucamy drewno. No i jedziemy kolejno. Tutaj dorzucamy to wszyściutko. Do ziół dorzucamy to, bo skoro nie mam pyłu, to nie ma co się... Nie ma co tego nosić. Tutaj dorzucamy to. No i do tej skrzyni mogę w sumie dorzucić teraz te dwie rzeczy. No i też... Chociaż, dobra, monety wolę mieć przy sobie, bo to a nuż widelec się, kurde... Pojawi ktoś. Znaczy ktoś, pojawi się właśnie coś fajnego do wzięcia. Tutaj też spoko rzeczy wyciągnięte. Dobra. Dużym plusem Krwawego Księżyca jest to, że noc działa... Znaczy działa. Działa w cudzysłowie. Noc mija wolniej. Więc to jest o tyle fajne. To zostaje. To i to też zostaje. No i odkryjmy sobie jakąś losową technologię. I co mi się odkryło? Rękawice ponurego strażnika. No, trochę lipa. Liczyłem, że maruder się wylosuje, no ale niestety nie tym razem. Dobra, więc chowamy ten papier, który został. Przy sobie nie mam nic, wszystko jest cacy, więc lecimy dalej. Lecimy szukać tego naszego ziombla. Jeszcze raz, on był gdzie? Na... on był tutaj niżej. On jest daleko na zachodzie. Okej, okay, skoro on jest daleko na zachodzie, to spróbujmy się przeteleportować właśnie do tego zachodniego portalu. Bo jakiś tam chyba mam odkryty. Po tej mojej jednej wizycie. No i przeoszczędźmy dzięki temu trochę czasu. Zobaczmy, wampirzy port... No nie, jednak nie. Północ, południe, no nie, mam na wschodzie odkryty daleko portal, na zachodzie niestety nie. Ale zakładam, że gdzieś w tej okolicy... Tylko na jakiś się znajdzie. Dobra. Trudno. No to w takim razie lecimy za krwią. Szukamy typa. Wojownik, okrutnik, łotr. No słabe procenty macie, więc nie interesujecie mnie. No, ale jak już w sumie tutaj biegnę, no to mogę zahaczyć o kupców. Wydać przy okazji ten hajs, który mam. A może wylosują mi się od marudera rękawice. Jeszcze raz, dziękuję. Spremione serce, tutaj kości i grabowy pył, czyli już mogę jeden sobie stworzyć ten pierścień grabarza. Łotr i wojownik po 5. Come on, ludzie! O, kolejne czyste serce. Ty, co on tam wydrpił? A, tą wzmocnioną kościaną włócznię. Dobra, ale tego się mogę pozbyć. Dobra, książki. Dwa do setu cieniokrążcy, spodnie czarownika, buty ponurego strażnika, pierścień czarownika, eliksir zawziętości, podłoga. Kurde, ale lipa! Ale dobra, jak już mam wybierać, no to wolę wziąć kolejne książki, które dają mi jakiś set, niż tutaj jakieś takie pierdółki, jak nie wiem, no, jak tutaj jakieś, kurde, ryby kupować czy osełki. O, eliksir pełności na srebra, to akurat fajna rzecz. Tutaj też niestety słabi. No i zobaczmy to. No okej, no nie wygląda źle. Dobra, to zgarniane. Wilczek w takim razie. I jedziemy. Może przed końcem nocy uda się tego ziombla znaleźć. No, gdzie mam biec? No to... Kama, no to dobrze biegłem, czemu mi gra nagle zaczęłaś mnie kierować w drugą stronę? Kurde, kusi mnie zebranie tego, ale już sobie to odpuszczę. Już to sobie odpuszczę, nie ma sensu. Kurde, jak rzadki jest procent na znalezienie jakiegokolwiek gatunku, czy tam... podgatunku krwi... W sensie, że to jest gatunek? Nie, grupy krwi, która ma równe 100%. Przecież to musi być rzadkie jak cholera normalnie.
Więc to tutaj w lewo pewnie? Pewnie tak. Bombiarz na wojownik 69, no zajebiście. Czemu ja nie mogę taki znaleźć, kurde, bliżej mojego zamku? Nic jak za darmo, osełka. To niestety chybiło. Kopalnia siarki, proszę. To mi trochę nie poszło, niestety. Dobra, dawaj miecz. Dobra, ciebie żegnamy. Dobra, w sumie właśnie. Mam tego szczura. Jako szczur jestem... przyciągam mniejszą uwagę, więc... chuja tam. Dobra, czy zobaczmy, wyskautuj... Jest nasz ziomeczek, dobra. Szybki skaut ogarnięty, ziomek się tutaj znajduje. Ale nie chcę kopać siarki mieczem, kurde, ja chcę się pozbyć tych wszystkich fagasów. Najmniej zanim ten... oj! No, to by nieźle pizło. O, skrzynka jakaś, książka tu była. Zajebiście! Zajebiście! Kurwa, taki kawał biegłem, żeby dać się pokonać, jak skończony, kurwa, idiota! Dobra, Clive, podejście trzecie. Spróbujmy teraz zawalczyć... normalnie. Solo. Mano a mano. Hey, got something for ya! A ja mam coś dla ciebie. Informacje, że księżyc już wszedł. Garnę, bo aż szkoda nie wziąć tego, co sam ten gościu rozwalił swoją bombeczką wcześniej. Czemu on swoich tym nie rałem? To jest jakiś żart normalnie! Nie! Nie ma tak! Wracaj tu, cwaniaczku! Ty się nigdzie nie wybierasz! No, i dziękuję.
Serio dostałem schemat na buty Marudera? I na bezie to z tą maczugę. No kurwa, rozpierdoli mnie. Jakieś rubiny wpadają, trochę monet, trochę tego, tamtego, siamtego i stramtego. Trochę wszystkiego tu jest tak naprawdę. Okej. Dobra. A tutaj co? Małe pudełko wybuchowe. Uwaga, materiał wybuchowy to jest ogromnych żył zasobów, ścian i drzwi. Okej. Brzmi intrygująco. No i dobra, i został mi jeszcze rybak Finn. Daleko na wschodzie. No to akurat jeśli o niego chodzi, to będę się mógł teleportować przynajmniej. Na wschód właśnie. A, rozumiem, to jest ta wielka żyła zasobów. Pewnie to tutaj, nie? Bo tego nie mogę zniszczyć w taki, powiedzmy, konwencjonalny sposób. Czyli po prostu młócąc w to. Dobra. Porządki ogarnięte, więc... No. Krew mi się zaraz zużyje, niestety, no ale trudno. Dobra. Daleko na wschodzie, więc... Jolo. Spróbujmy od tego miejsca. Jezu, ale ten loading jest zajebisty, że on jest taki szybki. Oj proszę, już jest w pobliżu. I to mi się jak najbardziej podobuje. Okej, gdzieś w tamtą stronę. Myślałem, że jakoś tak pójdę tędy, no ale niestety nie. Muszę iść tutaj, normalnie. Dobra, najwyżej poczekamy do tej szóstej, aż ten... O, w sumie jak już tutaj jestem, to mogę podrylować trochę siarki. To się przyda. Uuu, tam jakiś kurde wzmocniony misie, jak nie widziałem takiego jeszcze. Ciekawe. Czy mam taki jakby przekrwiony? Widzieliście jak on wygląda? No, już mi się niestety buff skończył z krwi. Trudno się mówi. Liny. What the hell? Co to było? O kurwa, drzewiec. Czekaj, co z niego dropi. Na nie krew, a to by się akurat przydało. Okej. Dobra, jako że drzewo, to pewnie topory będą lepsze. No nie, no nie, no nie! Ty gnoju cholerny! Jakżeś mnie zatrzymał w świetle! Dziękuję za zniszczenie drzewka, panie drzewcu. Co mi dałeś z siebie? Nasiona jakieś z tego, co widzę. No. Nie takie złe, ale też nic mega wybitnego. Dobra, dajcie mi jakąś krew, błagam. Do czegokolwiek. Ja tutaj kurde za chwilę nie wytrwam, jak tak dalej pójdzie. Dobra, on jest pewnie gdzieś tam. Potrzebuję krwi, jakiejkolwiek. Najdurniejszego wilka, czy innego jelenia. Dobra, może jakiś wyższy procent. 7, 100 z ciał tam był. Dobra, 7% się muszę zadowolić niestety. My blood, restore my body.
Dobra. Ten stazmu kurde położył, bo on daje fajne rzeczy. Czytaj, daje właśnie grobowy pył. Jego się w miarę prosto pokonuje. Okej, tak mi jeszcze nie zrobił, ale przynajmniej wiem, co się stanie, jak będę stał za długo w tym jego okręgu. Siema. Ładnie. Jeszcze ty. No i poproszę o grobowy pył. Niestety minus tego rozwiązania jest taki, że nie będę mógł teraz się teleportować z powrotem do bazy bezpośrednio, no ale... Już trudno. Jakoś sobie z tym poradzę. Dobra, nie wiem, czy na ludzi najlepsze są miecze właśnie. Jezioro do wędkowania, no i pewnie mamy tego... Dokładnie, mamy rybaka Fina. Dobra, w sumie opis... Przeczytamy sobie opis, jak już go pokonamy. Da hell? Co on tu kurde? Co on od Janie Pawlił tam? Ej, no chyba se żartujesz, gościu. Młody wąż morski, are you fucking serious? Okej, to jest autentycznie chyba ostatnia rzecz, jaką spodziewałem się tu zobaczyć. Kurde, czemu mi to tak nie idzie? Dobra, widzę, że włócznia potrafi one-shotować tego. Potrafi one-shotować te rozdymki. Co to jest za tekst? Twoje broni są bezużyteczne przeciwko mojej wędce. On się słyszy w ogóle? Podoba mi się na jego szkocki akcent. Patrzcie, jak Fizz przywołuje sobie rekina, on sobie przywołuje młodego węża morskiego. Cwaniaczek. O, nice! Mogę go tak ogłuszyć tą rozdymką, pięknie. No i dobra, mamy to. Zobaczmy. Finn, legendarny rybak pochodzący ze skalistych wybrzeży wzgór Silverlight, przyłapany na łowieniu ryby w świętych,
w wodach kościoła oświeconych. Miał zostać stracony poprzez wrzucenie do morza. Z jakiegoś tajemniczego powodu rybak cudem wynurzył się z głębin i ukrył się w pełnej bezprawia krainie lasu Farbane. Okej. Okay. I z niego dostałem punkt w mróz i wędkę. Fajnie. Pozwalał łowić ryby, szukaj błyszczącej wody w jeziorach i strumienia. O, dobra, no to już widziałem paręnaście razy takie miejscówki. No i tutaj mogę akurat też właśnie wyłowić sobie rybkę. Masz dla mnie rybkę? Mi się kojarzy, kurde, taka postać z Hearthstone'a. Z takim tekstem. Rzucasz go na stół? Masz dla mnie rybkę? Dobra, tutaj było co? Blokowanie i wywoływanie lodowego wybuchu, magiczne, wywołuje zamrożenie, pochłania sobie... Okej, dobra. Weźmy sobie to zamiast tego. Bo to mogę upgrade'nąć klejnotem, tylko najpierw muszę go wyciągnąć, bo niestety jeszcze nie mam go przy sobie. Dobra, krew V. Kto jest następny na liście? Następna jest Polora, Kodia oraz Nikolaus. Ona jest na południu. Ona na zachodzie, on też na zachodzie, czyli oni mogą być blisko siebie. Ale ona jest na południu, mówisz? Proszę. No to ją mogę, kurde, być w stanie szybciej zabić niż... Znaczy zabić, szybciej... Znaczy, no tak, tak, nie, tak. Że dobrze mówiłem, nie po co czymś poprawiać. Będę mógł ją zabić szybciej niż tamtych dwóch, no bo ona może być bardzo blisko tego mojego hubu, nie? Bo ja mam hub tak bardzo, tak trochę na południu. O, tutaj mamy już dwie opcje, gdzie mógłbym sobie złowić rybkę, tylko wędkę muszę skrafcić, a niestety, no teraz tego nie zrobię. Dobra. No to mnie teraz czeka cała taka długa podróż z powrotem do zamku, no bo niestety przez to, że mam właśnie przy sobie grobowy pył i książkę, no to nie mogę niestety iść tam w sposób zwykły. Ale dobra, to już poza nagraniem tam wrócę. Ja się z wami już w tym momencie żegnam, a my widzimy się w kolejnym materiale. Zagrajmy w V-Rising, w którym to spróbujemy zapolować na kolejne cele i być może co nieco ulepszyć sobie naszą tą. I tutaj mamy tego niedźwiadka właśnie. A nie, to jest zwykły niedźwiedź po prostu. Okej, okay, no. Myślałem, że jak jest taki, kurde, przekrwiony, przystegowany, to będzie coś miał specjalnego w sobie, no ale się pomyliłem niestety. No dobra. Never mind. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w V-Rising. Cześć!